Cześć wszystkim, z tej strony Łukasz. Dzisiaj postanowiłem nagrać Wam pierwszy dzień z mojego ładowania, że tak to nazwijmy. Mamy dzisiaj poniedziałek. Zawody są w sobotę i w niedzielę. Czemu tak wcześnie ładowanie? Zwykle większość robi je 2-3 dni przed startem. Zatem już wytłumaczę. Zawsze gdzieś tam miałem problem z pełnością. Nigdy nie miałem problemu z formą, ale gdzieś tam ze względu na tę sporą masę mięśniową zawsze ciężko mi się było naładować. I ładując się takim tradycyjnym sposobem, gdzie najpierw się nawadniamy, później najpierw się odwadniamy, opróżniamy zapasy glikogenu delikatnie, tak czy mocno, zależy jak tam kto to robi. Taki najbardziej popularny sposób, tak? I później odstawiając wodę dopiero i często ograniczając sód, dopiero zaczynamy ładować te węglowodany. Nie idzie się po prostu naładować, po prostu wiadomo, 1 gram węglowodanów potrzebuje prawie 3 gramów wody, żeby to wszystko związać, żeby właśnie nas wypełnić. Tak samo potrzebujemy sodu, który jest tutaj transporterem, tak, głównym tak naprawdę minerałem. Do tego dochodzą jeszcze diuretyki. No i nigdy nie zdążyłem się wypełnić na czas, dopiero gdzieś kilka dni po zawodach, gdy już odstawiałem cardio, tak naprawdę odstawiałem jakieś wszystkie spalacze. Kalorie szły dość mocno w górę, dopiero zaczynało mi gdzieś tam wypełniać, tak? Także nauczony tymi błędami, teraz zaczynam to ładowanie wcześniej i po prostu, jeżeli będę naładowany już kilka dni wcześniej, to będzie to lepsze, ograniczę tylko węglowodany, podtrzymam ten stan i będzie to o wiele lepsze niż później na ostatni moment ładowanie jakichś chorych ilości jedzenia, które i tak tylko obciążą układ pokarmowy, a tak naprawdę bez odpowiedniej podaży wody, bez odpowiedniej podaży sodu nie naładują nas, poza tym, żeby wypełnić ciało, które jest opróżnione, że tak powiem, z tych wszystkich zapasów składników mineralnych, potrzeba czasu. Waga wróci, ale ten wygląd utracony, który, że tak powiem, tej pełności mięśni, tego takiego no, efektu napompowania jakby, nie będzie taki, jaki byśmy tego oczekiwali, jaki powinien być. Także dziś już zaczynam. Nie wiem, jak to będzie przebiegać przez następne dni, bo tak naprawdę robię to teraz na wyczucie. Dzisiaj na pewno jest pierwszy dzień. Zacząłem też nawadniać, piję 10 litrów dziennie, czy to dużo, czy mało. Dla mnie nie dużo, ponieważ normalnie wypijam 7-8, także woda jest zwiększona trochę. Będzie to 10-11 litrów około, już nawet 11, bo wchodzi mi to bez problemu. Węglowodanów na dzisiaj zaplanowałem sobie 1000 i to będzie mój 1000 gramów i to będzie mój taki punkt odniesienia tłuszczy. Dzisiaj nie uzupełniam prawie w ogóle praktycznie, tak, tylko te, które są z pochodzenia z reszty produktów, z węglowodanowych i z białkowych. Białko zmniejszone jest z 500 na około 300 gram. Mówię tu o białku pochodzenia tylko takiego pełnowartościowego, bo wiadomo, z tych produktów węglowodanowych dojdzie go bardzo dużo, jeżeli mamy węglowodanów czystych 1000 gram do zjedzenia. Także co? Podaż soli będę utrzymywał stałą do samego końca. Jest to 7 gram, być może trochę zredukuję, być może ją trochę podniosę, ale założenie jest takie, żeby to utrzymać. 7 gram soli na dzień. Tutaj Wam pokażę takie 1-gramowe saszetki, wygodna sprawa, nie trzeba odmierzać. No i zaraz Wam pokażę, jak wygląda mój pierwszy posiłek. Także to jest pierwszy posiłek na dziś. I tutaj mamy dokładnie tak, 80 gramów płatków jaglanych i owsianych, tak pół na pół. 50 gramów tu jaglanych mam i 30 owsianych. 100 gram jabłka, odrobinę kakao, cynamon oczywiście. 4 tosty pszenne. W każdym toście jest około 10 gramów węglowodanów, także kolejne 40 gramów. Białka jaj, 150 gramów białek jaj ze szpinakiem, kapusta kiszona, żeby ta perystatyka była ok. 150 gram kurczaka, 3 wafle ryżowe, 30 gram dżemu.
tutaj nie widać, ale tu jest taki syrop z agawy, 20 gramów. Razem wychodzi około 170 gramów węglowodanów. Jeżeli chodzi o suplementy, tutaj używam tego, co używam na co dzień, cały czas, to tego jest sporo, to macie wypisane na forum. Możecie sobie znaleźć do mojego dziennika, ale będę dodatkowo używał, jako że teraz są duże ilości węglowodanów przyjmowane, naprawdę duże, także żeby ta wrażliwość była dobra, żeby węglowodany dobrze się przyswajały, do każdego posiłku będzie iść 500 mg berberyny, 200 mikrogramów chromu, nawet do tych większych posiłków 400 i 600 mg ALA do każdego posiłku. Dodatkowo od dzisiaj już zaczynam stosować taki oto naturalny diuretyk Urosept. Na razie nawet nie według zaleceń na opakowaniu, tylko mniej, bo jedna tabletka 3 razy dziennie. Tutaj jest zalecone 2 tabletki 3 razy dziennie, ale to jest, tak jak mówię, gdzieś tam początek tego nawadniania, tego całego procesu przygotowania, że tak powiem, do ostatniego szlifu. Jeżeli chodzi o diuretyki pochodzenia farmaceutycznego, na razie ich nie będzie, one będą w zasadzie w ostatnich tylko 2 dniach jakieś minimalne dawki rzędu 50 mg spironolu, może 1/4, 1/2, zależy, tabletki tyloridu. On oczywiście też nie będzie, niekoniecznie będzie szedł. Wszystko będzie zależeć od formy, od wyglądu, od samopoczucia i tak dalej. Także tak wygląda pierwszy posiłek na dziś. No i do zobaczenia przy kolejnych. No cześć, więc godzina 11.30. Za jakieś 12.30, 12.45 zaczniemy trening. Także pora na kolejny posiłek. On będzie miał 150 gram węgli, około 65 gram białka, 70. Jak on wygląda, już wam pokazuję. To są płatki ryżowe. Jest 150 gram płatków ryżowych, 75 gram izolatu białka, 100 gram banana i 20 gram właśnie tego syropu z agawy. Tutaj możecie zobaczyć, jakie to makro. To jest czysty cukier, nie dżem, nie jakieś węgle z owoców, znaczy węgle z owoców to są z banana. Niewielkie ilości tych owoców teraz dodaję, bo ten glikogen wątrobowy też trzeba uzupełnić. Nie uzupełnimy w pełni, że tak powiem, glikogenu mięśniowego, jeśli ten wątrobowy nie będzie też w pełni zmagazynowany, jeżeli nasza wątroba nie będzie pełna glikogenu. Także owoce też są potrzebne, fruktoza, ale głównie skupiamy się na glukozie. Także tu już dodałem sól właśnie, gram soli kolejny do posiłku. Tu mam szejka Intra normalnie będzie iść na treningu. Tu jest już tylko 20 gram węglowodanów, 10 gram kreatyny, 10 gram glutaminy, 20 gramów aminokwasów EAA. Kreatynę, tutaj pewnie będą padały pytania, bo często padają takie pytania. Stosuję do samego końca. Nawet myślę, że w tym ostatnich 2 dniach, ostatnim dniu zawodów, przed zawodami i w dniu zawodów, być może zastosuję większe dawki tej kreatyny. Możliwe, że to mi gdzieś tam pomoże w wypełnieniu mocniejszych tych mięśni i tak dalej. Zobaczymy, trzeba to sprawdzić, żeby można było się wypowiedzieć na ten temat. Milos Sarcew kiedyś oglądałem w jednym z jego wywiadów, stosował nawet 80 gram kreatyny dziennie, właśnie w fazie gdzieś tam ładowania tego carb loadingu. Także następny posiłek już będzie po treningu, także zapraszam dalej. No cześć, jesteśmy już po treningu, czas na kolejny posiłek. Nagrałem też dla was jakieś tam pozowanie. Jest 5 dni przed festiwalem pana Roberta Piotrkowicza. Także zobaczycie, jak to wygląda. 126 kg nacho, tak jeszcze wspominając a propos formy. Myślę, że uda się wnieść na scenie po odwodnieniu. Na pewno te 126 będzie, może 127, może 128, jeżeli wszystko
pójdzie zgodnie z planem i uda się, że tak powiem, wstrzelić z taką formą, jakbym chciał, to myślę, że będzie to jakoś przyzwoicie wyglądać. Ale tutaj teraz przechodzimy do następnego właśnie posiłku potreningowego. Także zapraszam. Także tutaj mamy prawie 250 gramów węglowodanów. I to jest tak. 6 tostów pszennych. Specjalnie są pszenne. Nie mają błonnika praktycznie. Bardzo dobrze się trawią. Nie leżą na żołądku, także idealne naładowanie. Mają też sporo sodu, na czym mi zależy. Pieczywo ma sporo sodu. Niektórzy o tym zapominają. Na tostach jest taki mus jabłkowy. Do dostania w Biedronce, w Lidlu, w Kauflandzie. On ma na 100 gram tylko 17 gram węglowodanów, to jest tego 120 gram. Gram. Zaraz coś się przyczepi, ale to już mniejsza z tym. 150 gram płatków kukurydzianych, 100 gram banana i tutaj 75 gram izolatu. Tak wygląda ten posiłek. Jeszcze będą trzy posiłki, bo to jest trzeci dzisiaj posiłek. Ten intra to jest takie tam malutki posiłek, można powiedzieć. Nie używam teraz dużo węglowodanów intra. Ogólnie odszedłem od używania jakichś tam dużych ilości węglowodanów intra workout, tylko gdzieś tam 30-40 gram max. Zobaczycie, jak to dalej. Kolejne dwa posiłki, trzy posiłki, jak będą wyglądać. Będą już troszeczkę mniejsze, ale zresztą sami zobaczycie. Zapraszam do oglądania dalej. Godzina 18, czy jakieś 2,5 godziny, niecałe 2,5 godziny po poprzednim posiłku. Mamy posiłek następny i pokażę Wam, co tutaj mam. Kurczak, 300 gram, trochę keczupu z obniżoną zawartością cukru, 150 gram ryżu, pół pomidora, a tutaj 5 wafli ryżowych, z solą morską i 20 gramów właśnie syropu z agawy. Kolejny raz ketchup, jak widzicie, wafle z solą morską, dlatego te ilości właśnie soli, niektórzy ładują po 10-20 gramów soli. Ja mam tylko 7 gram na dzień dodatkowej soli, ale jest jej sporo w produktach właśnie. Temu nie ładuję tego aż tak dużo. Nie mam zamiaru jej też teraz wciągnąć, tak jak wspominałem na początku w zasadzie. Podejrzewam, że w ogóle jej nie obetnę, być może nawet podniosę z podaż sodu. Ale to wszystko, mówię, będzie kontrolowane na bieżąco. No i jak widzicie, dość czyste te posiłki są u mnie. W zasadzie bardzo czyste. Gdzieś tam jedynie te płatki takie kukurydziane. Pieczywo tostowe, jeśli ktoś już się chce przyczepić. To są takie produkty niestandardowe, że tak powiem, w diecie kulturystycznej, czystej tak zwanej, jak to niektórzy nazywają, ale ja, tak jak mówię, te produkty, które najlepiej toleruję, zawsze to podkreślam, które stosowałem całe, że tak powiem, cały rok. Teraz na pewno nie będę tego zmieniał w końcówce, żeby narazić się jakieś ewentualne problemy trawienne i tak dalej. Także zapraszam za 2 godziny na kolejny posiłek. Godzina 20, czyli znowu minęły 2 godziny. Mamy kolejny posiłek, identyczny jak poprzedni. 300 gram piersi z kurczaka, 150 gram ryżu, 5 wafli ryżowych i 20 gram syropu z agawy. Pomidor, gram soli. Teraz został nam jeszcze tylko, w zasadzie dla mnie został, mi przepraszam, mnie, jeden posiłek. Na noc zobaczycie, jak on będzie wyglądał. On już będzie miał troszeczkę mniej węgli. No i tak to będzie dzisiaj wyglądać. Dziś zamknę się w 1000 gramach węglowodanów, 10 litrów wody, 7 gram soli. I tak to będzie dzisiaj wyglądać. Zobaczymy jutro, jak wstanę z rana. Zobaczymy, jak waga, jak forma.
prawdopodobnie powtórzy dzisiejszy dzień, no ale to wszystko jest jeszcze do korekty, także zobaczymy, wszystko na pewno opiszę na forum w dzienniku. Także ostatni posiłek na dziś, tutaj jakieś 90 gram węgli, 50 gram białka. Co tutaj jest? 100 gram mąki ryżowej, 50 gram banana, 250 gram białek, jaj i 30 gramów izolatu białka. To ta polewa właśnie, a te brązowe to jest sos zero. Nie boimy się słodzików, wody nie trzymają. Także pierwszy dzień ładowania zakończony. Jakieś 300 gramów białka, 1000 gram węgli. Tłuszczy dzisiaj nie dodawałem żadnych. Na razie ładuję bez tłuszczy. Zależy mi na wypełnieniu glikogenem maksymalnym. Gdy już uda się naładować, to wtedy te węglowodany utnę. Dodam troszeczkę tłuszczy, trochę więcej może. Ale to wszystko wyjdzie, tak jak mówiłem na początku nagrania, w praniu. Co jutro będzie, to się okaże. Zaglądajcie na forum, będę to komentował. Także cześć, dzięki za obejrzenie. Knee down.